To masz idealnym przykładem mało spadającej spółki wypłacającej dywidendy jest KGHM. Tak a propos. Dobry. No ale KGHM, powiem wam, że przy swoich tych, no to mi się wydaje, że to jest promocja super. Co jakiś klinik tutaj się układa taki fajny, zniżkujący. Widać? Widać. KGHM jest teraz globalnie w 667. Tylko... Także wyjście z klina górą i... Wyjście z klina, no dopiero wyjście z klina, tak. To może być coś. To do obserwacji ten KGHM, ale moim zdaniem poziomy są mega ważne. Jeżeli on by się tu zaczął łamać, przebijać, byśmy już tu zobaczyli cenę, poprzebijano, no to ogień. I później oczywiście korekty będą to próbowały trzymać, tak żebyście się nie zdziwili, że to się zamieni w konsolidację jakąś, bo będzie tak, uderzenie w tą korektę, powtórka. No, fajnie to wygląda. A sobie kupię. Bo kupić i poczekać ten, dopiero powiedzieć, bo teraz wiesz, zanim zdążysz kliknąć buy, to już ceny pójdą do góry, jak się ludzie rzucą. Nie przewiduję, co będzie dalej, bo oczywiście wyjście z klina i wybicie z tego ważnego poziomu mogłoby świadczyć o bardzo dużych i długich wzrostach. Mogłoby. Powtarzam. Przeciwko nam jest trend, który jeszcze nie jest złamany i w tej chwili jest w strefie podaży, która żąda domknięcia luki i żąda retestu klina. Więc krótkoterminowo dużo powodów do spadków. Długoterminowo być może to jest wystarczający powód, żeby wyprowadzić cenę KGHM-u wyżej. Dobra, starczy o KGHM.